Chrzest niemowląt. Obrzędem wprowadzającym w poczet wierny Kościoła katolickiego jest chrzest, uważany za pierwszy i najważniejszy spośród siedmiu sakramentów. Otwiera on bowiem wrota Kościoła i upoważnia do udziału w życiu religijnym, a zwłaszcza do przyjmowania pozostałych sakramentów. Bez chrztu nikt nie może się stać praktykującym katolikiem. Pierwsze miejsce, czytamy w katechizmie, wśród wszystkich sakramentów zajmuje chrzest święty, który jest bramą życia duszy. Przezeń bowiem stajemy się członkami Chrystusa i zostajemy włączeni do ciała Kościoła. Szczególne znaczenie posiada zwłaszcza chrzest niemowląt, mocą którego nowonarodzone niemowlę staje się członkiem Kościoła, a ten roztacza na nim swoją duchową pieczę. Jest instytucją, przez którą człowiek od zarania swojego życia podlega kościelnej władzy. Chrzest niemowląt to sakramentalny rytuał, dzięki któremu niejeden z nas stał się wyznawcą Kościoła rzymskokatolickiego. Nastąpiło bez naszej wiedzy i zgody. Chociaż chrzest był ceremonią bardzo uroczystą, żadne momenty nie utrwaliły go w naszej pamięci. Mieliśmy wówczas zaledwie kilka dni życia. Nie pamiętamy twarzy księdza kładącego na nas białą szatę i mówiącego: przyjmij tę białą szatę i wiedz, że masz stanąć bez mazy przed sędziowskim tronem Pana naszego, aby otrzymać życie wieczne. Nie przypominamy sobie również momentów, w którym umieścił on w dłoni naszych rodziców chrzestnych świecę oznaczającą nieskazitelność i obowiązek wychowania wiary w ciągu życia. Nie możemy otworzyć w naszej pamięci sceny trzykrotnego dmuchania w naszą twarz na znak powstania duchowego życia za sprawą i łaską Ducha Świętego. Wreszcie nie pamiętamy ręki kapłana czyniącej znaki krzyża na naszym czole i piersiach oraz polewających nas wodą święconą. Był to symbol przyjęcia wiary w ukrzyżowanego. Nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie, jak zareagowaliśmy na smak święconej soli w naszych ustach, mającej przedstawiać mądrość chrześcijańską i odporność na grzech. Po tej uroczystości staliśmy się nieświadomie wyznawcami Kościoła. Chrzest niemowląt odbywa się wedle ściśle określonego ceremoniału, pełnego symboliki egzorcyzmów, zaklęć i tajemniczego rytuału. Osobliwym elementem jest podejmowanie decyzji ze skutkiem dla chrzeszczonego bez jego świadomości i woli. Przypatrzmy się liturgii chrztu niemowląt. By wskazać to właśnie dopiero chrzest święty otwiera dziecku drzwi Kościoła i nieba, kapłan zatrzymuje dziecko u drzwi Kościoła, dowiaduje się, jakie ma otrzymać imię, a następnie zapytuje, czego żąda od Kościoła Bożego. Otrzymawszy od rodziców chrzestnych odpowiedzi wiary, zaznacza, że sama wiara nie wystarcza, potrzeba miłości Boga i bliźniego. Kapłan tchnie w oblicze dziecka, czyni palcem znak krzyża świętego na czole i piersiach dziecka i wznosi prawą rękę nad głową dziecka. Kapłan wkłada do ust dziecka trochę poświęconej soli, która jest znakiem mądrości i czystości. Następnie kapłan odmawia szereg modlitw zwanych egzorcyzmami, które nakazują złemu duchowi, by ustąpił i uczynił miejsce Chrystusowi. Wreszcie kapłan wkłada koniec stuły na dziecko i wprowadza je do kościoła na znak, że odtąd Kościół swą władzą już będzie prowadził dziecko do Chrystusa. Przeszedłszy do chrzestnicy, kapłan trzykrotnie używa egzorcyzmów. Czyni trzy znaki krzyża świętego, nakazując odejść szatanowi i dotknąwszy palcami śliny ust, dotyka nim ust i nozdrzy dziecka, mówiąc efeta, to znaczy otwórz się. Wskazuje tym, że zmysły dziecka powinny odtąd otworzyć się dla nauki Bożej. Ponieważ za chwilę Bóg
da swą łaskę dziecku odrodzonemu w Chrzcie Świętym, ksiądz je zapytuje trzykrotnie, czy wyrzeka się złego ducha, jego spraw i pychy jego. Dziecko przez swoich chrzestnych rodziców przyrzeka, zawiera więc przymierze chrzestne z Bogiem. Ksiądz palcem umoczonym w oleju katechumenów czyni znak krzyża świętego na piersiach dziecka i między łopatkami, wskazując przez to, że przyszły chrześcijanin powinien być uzbrojony do walk w życiu. Teraz dziecko przez rodziców chrzestnych drugi raz składa wyznanie wiary, odpowiadając na potrójne pytania wyjęte z wierze w Boga. Rodzice odpowiadają. Po tej odpowiedzi kapłan udziela chrztu świętego, polewając trzy razy głowę dziecka. Kapłan namaszcza wierzchołek głowy dziecka krzyżem. Wkłada na dziecko białą szatę, która wskazuje, że dziecko jest zupełnie czyste i czystość tę powinno zachować do końca życia. Przepraszam. Podaje rodzicom chrzestnym zapaloną świecę na znak, że chrześcijanin w życiu powinien jaśnieć łaską i wiarą. Następuje zapisanie aktu chrztu świętego. Jak widać, uroczystość jest podniosła i majestatyczna. Głównymi wykonawcami ceremoniału są kapłan i chrzestni rodzice. Brak tylko świadomego udziału chrzczonego, a jest to brak zasadniczy. O ile rola kapłana jest w pewnym sensie uzasadniona, o tyle stanowisko rodziców chrzestnych wysoce problematyczne, podobnie jak zapytanie niemowlęcia o wiarę. Chrzest przedstawia zbyt doniosłe wydarzenie życia, by można było skutecznie odbyć się przez pośrednictwo osób trzecich. Jest obrzędem głęboko osobistym, wymagającym własnych decyzji, umysłu i woli. Czyżby chrzest niemowląt z uroczystym ceremoniałem obejmujących egzorcyzmy i nieuzasadniony udział rodziców chrzestnych miał być nakazem Chrystusa? Bez wątpienia chrzest święty jest postanowieniem Chrystusa, stanowiącym warunek zbawienia, lecz wyłącznie chrzest będący świadomym aktem wyznania wiary. Kto uwierzy, oświadcza Jezus, i ochrzci się, będzie zbawiony. Każdy, kto pragnie wejść do Królestwa Bożego, musi narodzić się z wody i Ducha Świętego. Musi w uroczystym wyznaniu wiary złożyć przyrzeczenie wierności w naśladownictwie Jezusowym. Będzie to świadome wstąpienie w przymierze z Bogiem. Jednakże na próżno szukalibyśmy postanowieniach mistrza nakazu dotyczącego chrztu niemowląt. Chrzest ten jest wytworem zniekształcającego procesu żywej tradycji i rezultatem postanowień nieomylnego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Podczas obrad Soboru Trydenckiego usunięto wszelkie skrupuły i określono ten obrzęd w formie dogmatycznej, i to pod groźbą klątwy. A oto odnośne kanony. Jeśli by kto powiedział, że dzieci nie powinny być przyjęte w poczet wiernych przez chrzest święty, ponieważ nie mogą w danej chwili wierzyć, w związku z czym należy je chrzcić dopiero po dojściu do umysłowej dojrzałości, lub też twierdził, że skoro nie mogą osobiście wierzyć, lepiej jest pominąć ich chrzest, niż chrzcić wyłącznie ze względu na przynależność kościelną, niech będzie wyklęty. Jeśli by kto powiedział, że nowonarodzone niemowlęta rodziców ochrzczonych nie powinny być ochrzczone, niech będzie wyklęty. Zanim omówimy istotę chrztu ustanowionego przez Chrystusa, zwróćmy uwagę na inne zagadnienie łączące się z poruszonym tematem, a jest nim otchłań niemowląt. Limbus infantium, otchłań niemowląt. Kościół naucza, że każdy człowiek przychodzi na świat z grzechem pierworodnym, ciążącym na jego duszy i powodującym odpowiedzialność przed Bogiem. Przekazany od Adama grzech, pisze ksiądz Franciszek Dziasek,
jest rzeczywiście grzechem, prawdziwa wina ciąży na każdym człowieku, który rodząc się przychodzi na ten świat. Konsekwencją winy jest oczywiście kara. Jedynym sposobem naucza Kościół zmazania grzechu pierworodnego, a co za tym idzie uwolnienia od kary, jest chrzest. Dlatego nakazuje możliwie wczesne chrzczenie narodzonych niemowląt, aby uwolnić ich od winy grzechu pierworodnego. Skoro grzech pierworodny obciąża każdego noworodka, oświadcza ksiądz Pietkun, jako grzech natury, przeto krzywdę wyrządza niemowlętom ten, który je zostawia w przewinie natury, mogąc od niej wyzwolić udzieleniem chrztu świętego. Zwlekanie z chrztem napiętnowane zostało przez Kościół pod groźbą ciężkiego grzechu. Dzieci należy chrzcić jak najwcześniej. Ciężko grzeszą rodzice i inni, do których należy troska o dzieci, jeśli dopuszczają do tego, że dziecko umiera bez chrztu, albo jeżeli bez ważnej przyczyny odkładają chrzest na później. Głównym uzasadnieniem chrztu jest, jak widać, obawa przed śmiercią dziecięcia, obciążonego grzechem pierworodnym. Niemowlę, które zeszło na świat bez chrztu, to jest w stanie grzechu pierworodnego, nigdy nie może oglądać wiekuistej chwały Bożej, lecz wtrącone zostanie na wieki do otchłani niemowlą, limbus infantium albo limbus puerorum, czyli miejsca, gdzie przebywają dzieci zmarłe w tym grzechu. Nauka katolicka wypowiada się oficjalnie w przedmiocie otchłani niemowląt. Papież Innocenty III mówi, że karą za grzech pierworodny jest pozbawienie oglądania Boga, karą zaś za grzech uczynkowy jest męka wiecznego piekła. Ci wszyscy więc, którzy umierają ze samym tylko grzechem pierworodnym, są wykluczeni na wieki od uszczęśliwiającego widzenia Boga. Nie zażywają i nigdy nie będą zażywać szczęścia nadprzyrodzonego, to szczęście bowiem w żaden sposób im się nie należy. Natomiast zażywać będą przez całe wieki szczęścia naturalnego, bo tego rodzaju szczęście im się słusznie należy. Dla nich na tamtym świecie istnieje osobne miejsce pośrednie między niebem a piekłem, zwane przez teologów rajem dzieci, limbus puerorum. Dusze tam przebywające nie zażywają widzenia uszczęśliwiającego, Boga nigdy oglądać nie będą. Chociaż trudno pojąć stan szczęścia naturalnego, to jednak fakt wieczystego wykluczenia niemowląt od uszczęśliwiającego widzenia Boga i pozbawienia ich niebios jest okolicznością straszliwą i niepojętą, osobliwie bolesną dla rodziców. Jakub Gibbon stwierdza, wielka odpowiedzialność ciąży na katolickich rodzicach zaniedbujących chrztu świętego dla swych dzieci w najwcześniejszym okresie ich życia, gubią oni własną duszę i duszę niewinnych dzieci. Słowa takie wywierają pożądany skutek. Nikt nie życzy swym dzieciom wiecznej zguby, a sobie potępienia. Jest to argument przemawiający do sumienia i wyobraźni bardziej skutecznie niż jakikolwiek teologiczny traktat. Otchłań niemowląt przyprawia o drżenie każdą matkę katoliczkę z powodu losu swego nieoszczonego dziecka. Wielu dziwi się, dlaczego rozsądni rodzice niosą pospiesznie swe nowonarodzone maleństwo do kościoła w celu chrztu. Skoro wierzy się, że dziecko z powodu braku chrztu może być wtrącone z chwilą śmierci w otchłań, sprawa staje się jasna. W otchłani tej niemowlę nie ogląda światłości Bożej i przebywa całą wieczność poza społecznością zbawionych. Wiadomo również, jaki wpływ wywierają podobne nauki nieomylnego Kościoła na matki, których dzieci zeszły ze świata bez chrztu. Zrozpaczone i cierpiące dochodzą do smutnego wniosku, że nie tylko one, ale ich zmarłe pociechy nigdy nie dostąpią radości niebios, lecz czeka je wieczna rozłąka. Ból matek bywa nieutulony, a udręka ich zasługuje na współczucie.
Nauka w przedmiocie otchłani niemowląt uwłacza idei niepojętej miłości Boga i Jego łaski dla niewinnych i bezbronnych istot pozbawionych grzechu uczynkowego, czyli własnych win. Teoria o niemiłosiernym i okrutnym Bogu, traktującym ludzką rodzinę zimno z surowością, nie ujawnia ducha Ewangelii, jest obca istocie nauki apostolskiej. Chrystus Pan nigdy nie skazywał dzieci na potępienie. Przeciwnie, wielokrotnie w czasie ziemskiego posłannictwa zwracał uwagę na ich zbawienne przywileje. Wtedy przywiedziono mu dzieci, sprawozdaje Mateusz, aby włożył na nie ręce i modlił się, a uczniowie gromili je. Lecz Jezus rzekł, dajcie im spokój, a nie zbraniajcie im przychodzić do mnie. Takich jest bowiem Królestwo Niebieskie. Dzieci przyprowadzone do Jezusa nie były dziećmi ochrzczonymi. Ich rodzice byli Żydami. Zbawiciel nie odmawiał im Królestwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga. Nie traktował ich jako obciążonych grzechem pierworodnym, a więc pozbawionych łaski uświęcającej. I nie przewidywał dla nich otchłani niemowląt. Takie teorie sprzeczne są z Pismem Świętym. Grzech pierworodny i otchłań niemowląt, a Biblia. Podkreślić wypada, że nauka o grzechu pierworodnym, dziedziczonym po Adamie i skazującym człowieka na potępienie, stanowiąca zasadniczy argument chrztu niemowląt, jest w świetle Słowa Bożego wielkim nieporozumieniem. Przedstawiając Pana Boga jako sędziego wymierzającego karę potępienia za czyny niezawinione, godzi w istotę ewangelicznej prawdy. Pismo Święte głosi, że każdy człowiek odpowiedzialny jest przed Bogiem, lecz wyłącznie za siebie, to jest za własne grzechy. Apostoł Paweł pisze, tak to każdy z nas zda sprawę z siebie przed Bogiem, a prorok Ezechiel stwierdza, syn nie poniesie nieprawości ojca, a ojciec nie poniesie nieprawości syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego na nim będzie, a niezbożność bezbożnego na nim będzie. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Zgodnie z tym nikt nie będzie odpowiadać za grzechy Adama. Potencjalny grzech pierwszego człowieka zgładził Chrystus przez swoją krzyżową śmierć. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy ludzie stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Człowiek przychodzący na świat dziedziczy po Adamie jedynie naturę obciążoną zmazą grzechu, lecz nie dźwiga już więcej ciężaru win adamowych. Mimo upadłej natury może dzięki łasce Chrystusa wyzwolić się z mocy zła. Tam bowiem, gdzie wzmógł się grzech, tamtym obficiej wylała się łaska, pozostawiając człowiekowi pełną sferę osobistej wolności i nienaruszone prawo wyboru. W tej sytuacji, nie ponosząc odpowiedzialności za przeciwnienie Adama, człowiek odpowiedzialny jest za własne życie i postępowanie. Tym samym żaden grzech pierworodny nie obciąża niemowląt, nie czeka ich zatem niezasłużona kara wiecznej rozłąki. Również nauka dotycząca otchłani niemowląt pozostawia dużo do życzenia. Pośpieszyć wypada z wyjaśnieniem, że zagadnienie stanu nieochrzczonych dzieci po śmierci jest w Kościele katolickim niejednolite. Pomimo wielowiekowych sporów stanowi nadal przedmiot niekończących się dyskusji i sprzecznych opinii. Świadczy to właśnie o pozostawaniu problemu w sferze teologicznej hipotezy, której nie można brać poważnie, a w związku z tym lękać się o los dzieci. Przytoczymy w tym względzie teologiczne wywody według zestawienia księdza Ziółkowskiego. Wśród teologów katolickich są różne zdania o możliwości osiągnięcia zbawienia przez duszę dzieci nieoszczonych. Niektórzy, jak na przykład święty Bonaventura, Durantus, Gabriel Biel, Gerson, Eck i inni sądzą, że wtedy, gdy istnieje niemożliwość przyjęcia chrztu, dusze dzieci
zbawia Bóg ze względu na modlitwy ich rodziców. W podobny sposób wyraża się Minges. Według jego zdania dzieci mogą zbawić się bez chrztu, jeśli tylko ludzie żyjący na ziemi ofiarują za nie zasługi męki Chrystusowej. Tomasz de Vio Cajetanus twierdzi, że zbawienie duszy dzieci nieochrzczonych ze względu na modlitwy ich rodziców jest prawem Bożym powszechnym i zwyczajnym. Henry Clay sądzi, że dzieci nieochrzczone w chwili śmierci, kiedy dusza rozłącza się z ciałem, używają swojego rozumu i obudzają sobie pragnienie chrztu i w ten sposób, a mianowicie przez chrzest in vivoto, osiągają zbawienie. Jest to tak zwana teoria iluminacji. Podobnie naucza Laurengę, z tą tylko różnicą, że według jego zdania dzieci mogą wybierać cel nadprzyrodzony lub też nie. Według Schella miejsce chrztu u dzieci umierających zastępuje sama ich śmierć, która na podobieństwo śmierci Chrystusa jest pewnego rodzaju ekspiacją za grzech pierwszych rodziców. Śmierć tych dzieci, będąc pewnego stopniu męczeństwem i niezupełnym chrztem krwi, gładzi grzech pierworodny. Opinię tę jednak Schell później odwołał. Zdaniem Buddy znowu dzieci umierające bez chrztu dostępują zbawienia dzięki modlitwom Kościoła. Wreszcie Gutberlet sądzi, że tym dzieciom, które umierają bez chrztu, Bóg nie udziela łaski uświęcającej, ze względu jednak na swoją śmierć dostępują one odpuszczenia grzechu pierworodnego i chociaż dusze tych dzieci nie mogą zażywać szczęścia nadprzyrodzonego w niebie, to mimo to mogą osiągnąć niewinność stanu natury czystej, a przez to zdolne są osiągnąć cel przyrodzony i posiąść pełnię szczęścia naturalnego. Oczywiście nie można przyjąć powyższych opinii tych teologów, którzy twierdzą, że dusze dzieci nieochrzczonych mogą osiągnąć szczęście nadprzyrodzone w niebie. Nie mamy bowiem na to dowodów. Dawniej sądzili niektórzy, że dusze zmarłych w samym tylko grzechu pierworodnym doznają kary zmysłów, jednak bardzo łagodnej. Tego zdania byli między innymi Augustyn, święty Fulgencjusz, święty Grzegorz Wielki, święty Izydor. Obecnie jednak według bardzo powszechnego zdania teologów ci, co schodzą z tego świata tylko z grzechem pierworodnym, w ogóle nie doznają żadnej kary zmysłów. Według zdania większości w życiu pozagrobowym posiadają jedynie szczęście naturalne, a święty Tomasz naucza, że dusze dzieci nieochrzczonych w ogóle nie będą się smuciły z pozbawienia oglądania Boga, będą również mogły cieszyć się Nim przez naturalne poznanie i miłość. Po przeczytaniu tych interesujących opinii ojców Kościoła nasuwa się pytanie, która teoria jest prawdziwa. Pominąwszy fakt rażącej niezgodności w poglądach czołowych teologów katolickich, trzeba stwierdzić, że przytoczone teorie nie wytrzymują próby Słowa Bożego. Uzasadnienie chrztu niemowląt dogmatem grzechu pierworodnego oraz otchłaniu dziecięca stanowi wobec autorytetu Chrystusa i Jego nauki nieudolne mniemanie ludzkie pozbawione sensu. Słowa Jezusa odnoszą się do dziatek i wskazujące, że takich jest Królestwo Niebieskie. Są i pozostaną na zawsze, dopóki świat istnieć będzie, największym pocieszeniem dla rodziców i wychowawców troszczących się o dobro i zbawienie dziatek. Czyż należy się lękać o los i przyszłość nieochrzczonych dzieci? Chrzest niemowląt znosi się na kruchym fundamencie opinii ludzkich. Dalsze niekonsekwencje ujawniają się w zestawieniu z chrztem stanowiącym ewangeliczny chrzest Chrystusa. Dziękuję.